Cześć, z tej strony Piotr Chodak i kanał Chiny to lubię. Dzisiaj po raz kolejny ze mną moja córeczka Maja, a więc w zasadzie powinienem powiedzieć cześć z tej strony Maja i Piotr Chodak. Zapraszamy do kolejnego odcinka, dzisiaj troszeczkę inny, bo sprawdzimy wiedzę Mai na temat właśnie Chin. To co, to zobaczymy, jak bardzo Maja ogląda taty filmy? Tak. No to zapraszam. Poprzedni odcinek związany był z konkursem, i tam właśnie powiedzieliśmy nie tylko co zrobić, żeby wygrać wyjątkowy prezent, ale też kiedy będzie ogłoszenie wyników. Ogłoszenie wyników miało być w najbliższym filmie, i akurat właśnie ten film jest tym właściwym. To właśnie dzisiaj powiemy, kto wygrał album z wycinankami chińskimi, ale żeby nie było za łatwo, powiemy na samym końcu. No dobra, tak naprawdę powie Maja. Tak jak powiedziałem na samym początku, dzisiaj nieco inna formuła, dużo bardziej dziecięca. Sprawdzimy Mai wiedzę na temat Chin. W końcu zaraz po feriach wraca do szkoły, więc to idealna okazja, żeby wrócić do odpytywania. Dzisiaj mamy specjalny, oczywiście czerwony woreczek, w którym jest 10 pytań. Maja będzie jeszcze nie, ale będzie losować każde pytanie po kolei i próbować na nie odpowiedzieć. Zanim powiem, co jest nagrodą, to pierwsze pytanie takie na rozgrzewkę. Maja, Mulan to chińska wojowniczka czy powolny internet? Chińska wojowniczka. No i super, jak myślicie, to dobra odpowiedź? No pewnie, że dobra odpowiedź, tym bardziej, że Maja miała podpowiedź, bo sama w tym filmie na temat Mulan wystąpiła, o czym mówiłem też już w poprzednim filmie. No dobra, to przechodzimy w takim razie do rzeczy. Otóż Maja, jeżeli odpowie na większość pytań, zostanie pierwszą dziecięcą znawczynią Chin. To bardzo ważny tytuł, jej będzie numer jeden, będzie pierwsza i to od Was zależy, czy ktoś kiedyś ją przegoni. Będziecie musieli takie konkursy po prostu zrobić samemu. Na razie Maja walczy o numer jeden. Właśnie tutaj mamy woreczek z pytaniami. I co? I przechodzimy do zabawy? No to przechodzimy do zabawy. Dobra. No to proszę, Maja, wylosuj pierwsze pytanie. Daj przeczytać. Maja umie czytać, ale stwierdziliśmy, że ja będę czytał tylko po to, żeby ten odcinek nie trwał 1,5 godziny. No dobra, Maja, pierwsze pytanie. Ale akurat wyjątkowo łatwe. Twoje ulubione danie z kuchni chińskiej. Jakie to było? No, co lubisz najbardziej jeść? Bułeczki chińskie i pierożki chińskie. No właśnie. To jest tak ulubione, że jeżeli chcemy też zjeść, to musimy zamówić podwójną porcję. No dobra, to co, idziemy dalej? Pierwszy Tak. punkt z 10 już masz. Losuj. Pokaż, żeby wszyscy widzieli, że losujesz, bo to przecież. O. Dobra. O, ale duża kartka. No Tak dobra. wyciąłeś. No tak wyciąłem. Okej, to może być trochę bardziej trudne pytanie, ale chyba sobie dasz radę. Dawniej Chinami rządził cesarz, czy może król? No, zastanów się, mamy czas. Cesarz. Cesarz? Bardzo dobra odpowiedź. I teraz w tle lecą. Brawa. A mnie już prosiło do król. Już chciałaś król prawie powiedzieć, ale w ostatniej chwili cesarz. Tak. No to super. Bardzo dobrze, mamy dwa pytania i dwa punkty. To co? Idziemy dalej. Tak. No, to jakiś wąż jest. Dobra, zobaczymy. Zasłaniasz sobie. No, chyba nie. Co jest dalej? Chiny czy Francja? Co leży dalej? Chiny czy Francja? Nie wiem nawet o co w tym pytaniu chodzi. Który kraj jest dalej? Gdzie trzeba dłużej jechać? Do Francji czy do Chin? Chyba do Chin. No pewnie, że do Chin. To dużo, dużo dalej. A Tata ostatnio ja leż. też Już do Francji chodziłem. chciałaś. No, do króla i do Francji. Może dlatego, że Europa. Nie, nie. W Chinach rządzi cesarz,
a rządził cesarz, a do Chin trzeba jechać albo lecieć dużo dłużej. No więc właśnie, dobra, to szukamy dalej kolejnego pytania. Wiesz, że już masz 3 punkty? Wiem. No. Dobra. No, z okrągami. Czy Chińczycy mają alfabet? Tak. Tak? Mają literki jak my? A nie, co ja gadam, znaczki. Znaczki mają chińskie, czyli alfabetu nie ma. No. Trzeba się uczyć na pamięć. Mam alfabet tylko znaczkami. Nie. Maja kombinuje, ale nie mają alfabetu. Mają znaczki, które po prostu trzeba się nauczyć na pamięć. Może dlatego jest nam trochę trudniej, nie? Mhm. No, dobra, super, jedziemy dalej. Fajnie. Najpopularniejsze chińskie zwierzątko. Panda. No pewnie, że panda. Zresztą tutaj jest z nami jedna panda ubrana. Słodziutka, kochana. Gość specjalny odcinka, także trzyma za nas kciuki, chociaż tam gdzieś jeszcze jest... Tak, za swoją głową jeszcze jest... No jeszcze jedna jest na twoim łóżku, a za twoją głową jeszcze jest kotek z machającą łapką. Mhm. No dobra. Taki dosyć chiński. Dosyć chiński, dokładnie. Zresztą o kotkach z machającą łapką, czyli Maneki Neko, możecie zobaczyć też w innym filmie, który nagrałem dużo wcześniej i też możecie posłuchać, skąd się wzięły, czy są na pewno chińskie i co oznacza machanie łapką i generalnie jakie są rodzaje chińskich kotków. To tyle, bo Maja już losuje dalej. No. Czym w Chinach je się potrawy? Pałeczkami. Bardzo dobrze. Umiesz pałeczkami jeść? Średnio. Średnio, nie? A co jest trudniejsze? Złapać dobrze pałeczkę, czy podnieść jedzenie pałeczką? Podnieść jedzenie. Podnieść jedzenie spada, nie? Czasami. No. Mi często spada. Ja sobie radzę tak, że wbijam te pałeczki. No właśnie. Maja sobie wbija, zanim się nauczy, to po prostu musi jakimś sposobem sobie poradzić. Dobrze. To losujemy. Naprawdę, ty masz na razie 100% tam jedno pytanie, bo nie do końca. Wiedziałeś, że znaczki, ale że nie alfabet, ale wszystko reszta bardzo dobrze, nie? Dobra, uwaga, drugie pytanie. Ja się skup. Czy chińska herbata, gotowa do picia, czyli taka powiedzmy w filiżance, ma najczęściej kolor zielony czy czerwony? Zielone. No bardzo dobrze, no zielona herbata. Ja wiem, bo my czasami pijemy chińskie herbatki. No, dokładnie, dokładnie. Dobra. To tak jest średnie. Średnie, no. A, to chyba będziesz wiedziała. Taka mała podpowiedź. Najważniejszy kolor w Chinach. Czerwony. No, to było proste. Zresztą kiedyś też mówiłaś, nie? Że czerwony jest dzisiaj, ale tak rano, kiedy jest mówiłaś. Chyba w piżamie. No, to miałaś farta, jakbyś wiedziała. Zobaczymy, ile jest pytań. Zobaczymy. Jeszcze chyba 2 pytania zostały. Sprawdźcie, coś tam jest. Nie widać. No, okej. Okay. Ja mogę. Tak, no? 2. 2, dobra. Okej. Okay. To takie pytanie za 100 punktów. Kogo najlepiej oglądać na YouTubie w temacie Chin? Mojego taty. I bardzo dobrze, i możemy uznać, że tą odpowiedzią odpowiedź za alfabet również się liczy, prawda? Tak. Bo to była bardzo dobra odpowiedź i nie wiem, czy zauważyliście, bardzo szybko odpowiedziała. No dobra, Maja, masz 9 pytań, 9 poprawnych odpowiedzi, bo jak powiedziałem, alfabet zaliczyliśmy. I teraz decydujące, żeby otrzymać wyjątkowy tytuł, teraz jeszcze sprawdzę, żeby dokładnie przeczytać, pierwszej dziecięcej znawczyni Chin. Uwaga. Jakie miasto jest stolicą Chin? Pekin czy Tokio? Pekin. Bardzo ładnie, super. Brawo dla Mai, wszyscy klaszczą brawo, mam nadzieję. Łapki w górę, jeżeli Maja zasługuje na wasze uznanie. No, prawie wam weszła do telefonu, albo do telewizora, albo do komputera. Super. Lub tabletu. 10 na 10, także wygląda na to, że Maja jednak taty filmy ogląda. Ciekawe, ile osób znało odpowiedzi na te pytania, a może oglądacie z dziećmi i ciekawe, czy wasze dzieci na te pytania właśnie znały odpowiedź. Dajcie znać w komentarzu. I teraz rzecz, na którą
duża część osób czeka, na pewno osoby, które wzięły udział w konkursie. Zresztą może pokażemy. Nie, zaginął. Ja już widzę, tam jest. A, jest. Za kotkami. Ja go wyjmę. Dobra. O. Wycinanki to są. Siadaj. Prawdziwe wycinanki, nawet istnieje kalendarz taki. O, to już pokazywałem w materiale wcześniej. Kto nie oglądał, to niech się już zobaczy. Dokładnie, tutaj słuchajcie, są te wycinanki jeszcze dodatkowo za folią. Bardzo zdobne, super, naprawdę wyjątkowe. I to właśnie dzisiaj powiemy, do kogo te wycinanki powędrują. I osoba, która wygrała, będzie oczywiście mogła, już nie w komentarzu, ale najlepiej gdzieś na Facebooku albo na Instagramie, albo po prostu jakby napisała maila na chinytolubie@gmail.com, maila z danymi... Małpa? No, chinytolubie@. Z danymi kontaktowymi, gdzie będziemy mogli ten prezent wygrać. Jaki wygrać? Wysłać. Dobra, to w takim razie mówimy, kto wygrał. Okej, okay. Sprawdziliśmy dokładnie, żeby się nie pomylić, kto wygrał. Czytaliśmy wszystkie komentarze. Były bardzo ciekawe, bardzo oryginalne, ale to oczywiście cieszy, tylko z drugiej strony bardzo ciężko było wybrać tą jedną wyjątkowy komentarz, który zasługiwał na tą nagrodę. No wybraliśmy jeden, bo musieliśmy. No właśnie, to co, powiemy w końcu? To w takim razie, Maju, powiedz do kamery, kto wygrał i do kogo poleci już niedługo pocztą. Właśnie. Zapomniałam. Maja już zapomniała. To teraz robimy cięcie, ja Maji powiem po cichu i zaraz do Was wrócimy. Dobra, już wróciliśmy, Maja już sobie przypomniała. No to powiedz. Azjatycka recenzentka. Dokładnie tak, brawo dla niej, brawo, brawo. Bardzo ciekawa odpowiedź, bardzo ciekawy komentarz, z którego bardzo się cieszymy. Jesteśmy bardzo zadowoleni za Wasz udział w konkursie. Azjatycka recenzentko, prosimy o informację albo na maila chinytolubie@, a nie panda. lub na Facebooku, lub na Instagramie, gdzie podasz swoje dane do wysyłki, albo odezwij się w komentarzu i potem się jakoś zgadamy. Wyślemy Ci właśnie te chińskie wycinanki, ten album, który jest naprawdę, zawsze mówię, wyjątkowy i się powtarzam, ale naprawdę jest bardzo, bardzo ładny i nie da się go kupić. Także coś, czego nikt inny nie ma. On z drugiej strony zresztą wygląda tak. To co, gratuluję Ci w takim razie. Dostałaś 10 punktów na 10. Maja trochę o tych Chinach wie. Ciekawe, jak to wygląda u Was. Jeżeli macie jakieś braki, to oglądajcie poprzednie filmy, a trochę się już ich nazbierało. Widzimy się na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na blogu. Gdzie tylko wpiszecie Chiny to lubię, tam będę ja. Czasem będę z Mają. To co? Prawda. Wszystko? To prawda. Tak. Co na końcu? Chociaż podobno na początku się to powinno powiedzieć, ale co na końcu jeszcze można powiedzieć? Łapki w górę, subskrypcje. Nie, no, wiem, dobrze. Jak to się do końca mówi, jeszcze można... A kto napisze jeszcze w komentarzu Chiny, to dostanie serduszko. Tak, to na pewno, chociaż umówmy się, serduszkuję bardzo dużo komentarzy, ponieważ doceniam to, że macie chociaż kilka minut albo nawet kilka sekund, żeby jakąś wiadomość do mnie napisać. To jest bardzo miłe i bardzo Wam za to dziękuję. Dziękujemy. Zastanawiam się, czy to wszystko. Tak, to wszystko. To dzięki za oglądanie tego odcinka i widzimy się za tydzień. Cześć! Pa, pa! Oglądajcie Chiny to lubię!